Oglądają Państwo program Europejczycy, w którym pokazujemy problemy mieszkańców Unii Europejskiej. Mówimy o tym, co już zrobili, ale także o planach na przyszłość. Dziś w programie pokażemy problemy w europejskich miastach. Na początek Bruksela, korki i coraz wyższe czynsze. Zobaczymy, jak Bradley radzi sobie z porannym tłokiem w londyńskim metrze i jak długo dojeżdża do pracy. Sprawdzimy, dlaczego Branimir został na emeryturze kierowcą firmy Uber w Zagrzebiu i czy się tego obawia. Będziemy też w hiszpańskiej Asturii, gdzie mieszkańcy zmagają się z zanieczyszczonym powietrzem. Oto Europejczycy. Un carrefour en plein chantier. W Brukseli pełną parą idzie budowa skrzyżowania. Jesteśmy na głównej osi komunikacyjnej w środku miasta. Ta sytuacja to koszmar. I to nie tylko w godzinach szczytu. Nie tylko ze względu na takie miejsca, Bruksela utrzymuje status najbardziej zakorkowanego miasta w Europie. Głównie dlatego, że większość osób pracuje w centrum. Koszt codziennych korków oszacowano na 511 milionów euro. To sprawia, że niektórzy mieszkańcy zdecydowali się opuścić Brukselę. Valérie właśnie podpisała akt sprzedaży swojego domu. Z żalem, ale korków miała już naprawdę dosyć. Owszem, mam teraz wiele kilometrów do przejechania, ale kiedy mieszkałam w Brukseli, jeździłam 14 kilometrów autem, a zajmowało mi to aż 2 godziny. Tyle trwał dojazd do jednej z dzielnic. Teraz mogę jeździć nawet 100 kilometrów dziennie, ale nie zajmuje mi to tak dużo czasu. Problemy z dojazdem paraliżują działalność wielu firm w Brukseli. Agoria, Federacja Pracodawców, zrobiła nawet własny raport. Wnioski są jednoznaczne. 6 na 10 firm twierdzi, że w dłuższej perspektywie problemy z dojazdem mogą być powodem do wyprowadzki z Brukseli. We Flandrii powstała właśnie alternatywa dla tłoku samochodowego. Ścieżka rowerowa biegnie wzdłuż linii kolejowej. To taka autostrada rowerowa. Czyżby utopia dla marzycieli? To realna alternatywa, biorąc pod uwagę, że na tego typu drogach można szybko zrobić dziesiątki kilometrów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiły się rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Rower naprawdę daje możliwość szybkiego dotarcia do Brukseli. Wielu ludzi tego chce, a więc jest to alternatywa realna. Są to bezpośrednie, szybkie trasy i Flandria zrozumiała to bardzo dobrze, odkąd zaczęła rozwijać całą swoją sieć. Marie-Caroline postanowiła opuścić dzielnicę Saint-Gilles, gdzie mieszkała od 17 lat. Nie z powodu korków, ale czynszu. Opłaty tak urosły, że wielu Brukselczyków nie stać na mieszkanie w stolicy. Muszę wyjechać z miasta, bo nie mogę już sobie pozwolić na wynajęcie mieszkania. Takiego mieszkania w Brukseli, które mogę uważać za przyzwoite dla mojej rodziny. Marie wie, że będzie żałowała dzielnicy Saint-Gilles, gdzie lubiła pójść do ulubionego sklepu mięsnego z mięsem halal. Socjolog Eric Corin też zauważył, że budżet potrzebny do wynajęcia mieszkania w Brukseli jest już zbyt wysoki w stosunku do poziomu dochodów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 1/3 dochodu powinna wystarczać na wynajęcie mieszkania, to dziś 70% mieszkańców Brukseli musi płacić znacznie więcej. Zwłaszcza, że 1/3 osób żyjących w Brukseli żyje poniżej granicy ubóstwa. Tutaj w Związku Najemców w dzielnicy Anderlecht, jednej z najbiedniejszych w Brukseli, te problemy widać jak na dłoni. Większość osób, które tu trafiają, ma tak zwany dochód zastępczy, zasiłek integracyjny lub dla osób poszukujących pracy. Wiemy, że część ludzi koniecznie chce się wyprowadzić z miasta. Ale paradoksalnie tych, którzy opuszczają miasto, jest mniej niż nowych mieszkańców. W Brukseli liczba ludności rośnie, więcej jest imigrantów, sporo osób przyjeżdża z Francji. Cécile mieszka w Brukseli od 7 lat i nie chce wracać do swojego rodzinnego kraju. Pochodzę z okręgu paryskiego i rzeczywiście moje życie w Belgii ma lepszą jakość. Mieszkam w dzielnicy, która jest w centrum, obok przystanku transportu publicznego. Wkrótce będę mieszkać w małym domu. W Brukseli możesz łatwo pójść do parku, ponieważ parki są tutaj wszędzie. Więc dla mnie, przynajmniej jeśli chodzi o życie rodzinne, to naprawdę w Brukseli żyje się bardzo dobrze. Bruksela pozostaje miastem pełnym paradoksów. Jest jednocześnie stolicą Belgii, stolicą Europy i osobnym regionem. I ma do rozwiązania wyzwania finansowe dotyczące zatrudnienia, mobilności i urbanistyki.
Londyn, stolica europejska, która nigdy nie zasypia. Każdego dnia 8 milionów mieszkańców znajduje tu swoje miejsce do życia. Jak się żyje w stolicy Wielkiej Brytanii, sprawdzali dziennikarze z Francji. W Londynie nic nie jest zbyt duże. Miejscowe metro to dziś najdroższy plac budowy w Europie. Koszt rozbudowy to 17 miliardów euro, ale szybka kolej ma dla miasta kluczowe znaczenie. Jesteśmy 40 metrów pod ziemią. To jest spore osiągnięcie. W Londynie mamy wielkie zagęszczenie ruchu na poziomie ulicy, ale pod ziemią ruch jest też niewiarygodny. Nie chodzi tylko o usługi komunikacyjne w tunelu. Są tu różne usługi, obiekty użytkowe, tory pocztowe. Więc jednym z kluczowych wyzwań jest to, że praca, którą wykonujemy, musi być wykonana perfekcyjnie, dokładna co do milimetru. Londyńskie metro jest przeładowane każdego dnia. Bradley Rees mieszka poza miastem. Londyn jest dla niego za drogi. Po półtora godzinnej jeździe pociągiem w metrze czuje się trochę uwięziony. To wygląda trochę tak jak przeganianie przez bramkę krów. Jest wiele osób i po prostu trzeba się przedostać tam, dokąd zmierzasz. Każdego ranka wygląda to w ten sposób. I moja żona twierdzi, że nigdy nie przyszłaby tu o tej porze. A to test na słynną brytyjską flegmę. Spróbujemy złapać następny. Ten będzie zbyt przepełniony. No, zazwyczaj czekam, najczęściej na trzeci lub czwarty. Czasami pięć pociągów przejedzie, zanim wsiądziesz. Ten też jest przepełniony. No, ale czasem dużo bardziej tłoczno jest na peronie. No, ten też jest zbyt przeładowany. Co miesiąc transport publiczny kosztuje Bradleya aż 600 euro. To jest jego życie codzienne. Idziesz od jednego pociągu do drugiego, czujesz się, jakbyś cały czas się dusił. To jest wielki ścisk, naprawdę mało przyjemny. W końcu Bradley dociera na Oxford Street. Jego firma komputerowa ma tutaj swoją siedzibę. W sumie to był dobry początek dnia. Wyjechałem kwadrans przed 7 rano, pociąg był na czas, co jest plusem, ale kiedy dotarliśmy na dworzec Victoria, był tłok i utknęliśmy. No i wyszło, że nadal potrzebuję grubo ponad 2 godzin, żeby się dostać do pracy. Ale 2 dni temu droga powrotna z biura do domu zajęła mi ponad 4,5 godziny z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kolejowej. Tego dnia w drodze do pracy spędziłem 6,5 godziny. Wejście w chaos metra z dzieckiem jest dla wielu rodziców doświadczeniem granicznym. Ta młoda para korzysta w Londynie z własnego samochodu. Mieszkają około 50 km od centrum miasta. Tym SUV-em jeżdżą na zakupy. Za każdym razem muszą płacić za parkowanie. Mamy mapę. Tu jesteśmy. A to jest strefa płatna. Teraz możemy wjechać w strefę naprawdę dużego ruchu. Przewodnikiem jest ta aplikacja. 11,5 funta, czyli prawie 14 euro, to jest cena, żeby wjechać do centrum miasta. To znak informujący, że wjeżdżam do strefy płatnego wjazdu. Teraz kamera zeskanuje moje tablice rejestracyjne. No i właśnie dostałem ostrzeżenie mówiące, że muszę zapłacić opłatę lub będę miał 120 funtów mandatu.
140 euro. Dostałeś kiedyś mandat? Tak, to się zdarzyło raz, kiedy nic nie wiedziałem o systemie, nie miałem aplikacji i nie wiedziałem, że jestem w strefie płatnego wjazdu. Tydzień później dostałem mandat do domu. Ale każemy przedsiębiorstwa za emisję dwutlenku węgla, więc dlaczego nie pobierać opłat od kierowców? No to zawsze trochę odstrasza ludzi od korzystania z samochodu. Słynne londyńskie czarne taksówki nadal jeżdżą na olej napędowy. Diesle są tu nadcenzurowanym, oskarża się je o zanieczyszczanie powietrza. Rada miasta planuje, żeby taksówki miały napęd elektryczny, ale kto ma za to zapłacić? No tak, jestem gotów spróbować pomóc oczyścić atmosferę, ale wszystko rozbija się o koszty. A koszt auta, o którym się mówi, to jest 50-55 tysięcy funtów. Trzeba pracować wiele godzin, może i 18 dziennie. No i to nie jest dobre. Ze względu na sytuację, Stowarzyszenie Klient Ziemia chciałoby zakazać wjazdu diesli do centrum miasta. Nowy burmistrz Londynu, Sadiq Khan, wprowadza opłatę od zanieczyszczeń pobieraną jako dodatkowy podatek wraz z tym od nadmiernego zagęszczenia ruchu. Płacą ci, którzy mają najstarsze auta, ale chcemy wprowadzić opłaty na wszystkie diesle. Jakiś pomysł na mniej trujący samochód? Samochód elektryczny. Anglicy twierdzą, że nadszedł czas na zmianę mentalności już od najmłodszych lat. Ekologii uczy się każdy w szkole. W stolicy Chorwacji coraz więcej osób korzysta z usług firmy Uber. Kontrakty podpisało już ponad 1000 osób. Oficjalnie są partnerami Ubera, jednak nie wszystko układa się pomyślnie. Jednym z zarzutów jest właśnie to, że każdy z ważnym prawem jazdy może stać się kierowcą. Dziennikarz Mattia Boltiżar postanowił to zbadać i sam został kierowcą Ubera. Aby zostać kierowcą Ubera, trzeba założyć firmę, która staje się partnerem. Uber pobiera 25% prowizję z każdej opłaty za przejazd. Ale nie każdy musi zakładać firmę, można jeździć dla innej osoby, ale wtedy oprócz 25% prowizji płaci się też swojemu szefowi uzgodnioną sumę. Mattia załatwił wszystko w ciągu 2 dni. Złożył podanie o stanowisko kierowcy, znalazł firmę, dla której chciał jeździć i zaczął pracować. Myślę, że ataki na Ubera były odosobnionymi przypadkami. Taksówkarze, ale niekoniecznie tylko taksówkarze, po prostu wymiękli i postanowili wylać swoje frustracje na kierowców Ubera, którzy nie są niczemu winni, po prostu starają się zarobić na utrzymanie swoich rodzin. Teraz w Zagrzebiu sporadycznie pojawia się informacja o ataku na kierowcę Ubera. Jednak taksówkarze z największych korporacji w Zagrzebiu nadal są wściekli. Odmawiają wypowiedzi przed kamerą, ale twierdzą, że Uber działa nielegalnie. Niedawno mieli spotkanie z ministrem transportu. Minister powiedział, że argumenty taksówkarzy są ważne, ale cała sprawa szybko ucichła. Przepisy nie są jednoznaczne, można spojrzeć na nie w taki albo inny sposób. Gdyby to było nielegalne, kraj, ministerstwo, państwo, minister mają wszystkie narzędzia do dyspozycji, żeby położyć temu kres. Jedno ministerstwo, jeden minister. Nie mogę uwierzyć, że nie mogliby zamknąć sprawy jednym szybkim posunięciem. Branimir Hranilowicz rozpoczął jazdę dla Ubera po przejściu na emeryturę. Mówi, że nie podjąłby ryzyka, gdyby w całej sprawie było coś podejrzanego. W ciągu tych wszystkich lat mojej pracy nigdy nie doświadczyłem żadnych problemów lub nielegalnych działań. I nie chcę pracować w szarej strefie. Długo się tej sprawie przyglądałem, ale widzę, że to naprawdę ma przyszłość. Choć Uber to amerykańska firma, jej działalność była bardzo kontestowana także w Stanach Zjednoczonych.
Taksówkarze w Stanach próbowali także walki z konkurencją, ale sąd w Nowym Jorku odrzucił ich wniosek. Stwierdził, że Uber wykonuje nowy rodzaj usługi, która nie jest usługą transportu i że Uber nie podlega takim samym zasadom jak korporacje taksówkowe. Sąd wyjaśnił, że jest to jedna z technologii użytecznych dla społeczeństwa i że prawo nie powinno utrudniać postępu. Branimir widzi tylko pozytywy konkurencji na drogach. Przed emeryturą pracował jako inżynier IT. Mówi, że nie wiedział nic na temat aplikacji, ale pewnego dnia jego córka zadzwoniła po Ubera. Rozmawiałem z kierowcą Ubera i on mi to wyjaśni. 2 tygodnie później sam zacząłem jeździć. Nie jesteśmy pracownikami Ubera. Zatrudniają nas inne firmy. Nie mamy stosunku pracy z Uberem, tylko umowy o korzystaniu z aplikacji. Niektórzy kierowcy pracują w Uberze nawet 10 godzin dziennie, aby zarobić na utrzymanie rodzin. Taksówkarze powtarzają, to nieuczciwa konkurencja. Drogowa wojna trwa, a głównym narzędziem walki jest telefon komórkowy. Nad miastem Trubia w hiszpańskiej Asturii wciąż kładzie się cieniem przemysł. Przemysł, który upadł. Teresa i jej mąż Manuel wciąż tu mieszkają. Te domy były tu już wcześniej. Przedsiębiorstwo Do Industrias otworzyło swoje pierwsze kotły hutnicze tam na dole, za tym kominem. Obok domów były pola, normalne pola. Właścicieli przymusowo wywłaszczono w latach 70. Huta się coraz bardziej rozrastała i po ostatniej rozbudowie w latach 90. dotarła aż tutaj. Mieszkamy tu, to jest nasze podwórko, ale kto się odważy zjeść tu sałatkę w lecie? Cała może się pokryć węglem. Nie chcę niczego więcej, tylko żeby przemysłowcy zajęli się działaniem, żeby temu zapobiec. A to już Gijón, zachodnia część największego miasta w Asturii. Leży kilometr od wielkiej huty stali. To uciążliwe sąsiedztwo. Kiedy przeprowadziłam się w tę okolicę, zaskoczył mnie ten pył. Małe czarne pyłki. Przypuszczam, że to węgiel. Nie tylko na tarasie, ale również wewnątrz domu. Kiedyś to zamiatałam, a kurz był jakby tłusty. Można zamieść spokojnie kilogram pyłu, ale to jest tylko to, co widoczne. Problemem są te rzeczy, których nie widzimy. Proszę zobaczyć, to tylko z 1 metra kwadratowego. Wyniki kontroli poziomu benzenu i amoniaku w powietrzu są bardzo alarmujące. Nie chcemy zamykać przemysłu. Ale trzeba zrobić coś, żeby uchronić ludzi przed wdychaniem trucizny. Kiedy idę do lekarza, pierwsze, o co mnie pyta, to jest, czy pan pali? Mówię, nie palę, ale mieszkam blisko strefy przemysłowej. Często mam bóle głowy i oczu. My prosimy tylko o zainstalowanie filtrów i powinni w to zainwestować.
Trubi przez pół roku nie było żadnych pomiarów benzenu, choć domagali się tego mieszkańcy. Od czasu, gdy zaczęto to robić, okazało się, że dozwolony prawnie poziom stężenia jest często przekraczany, a benzen jest substancją rakotwórczą. Tło jest czerwone z powodu minerałów. Można wyczyścić węgiel, można wyczyścić cząstki żelaza, ale nad tym wszystkim jest rdzawy kolor, którego nie da się usunąć. Mam 1,5-roczną córeczkę. Boję się, widząc cząstki węgla żelaza na jej delikatnej skórze. Bałam się zostawić ją bawiącą się na tarasie, bo jej system odpornościowy i oddechowy wciąż się rozwija i wdycha to wszystko. To był przypadek. Nie chcieliśmy przeprowadzać się tak szybko, ale dostaliśmy taką możliwość. Ponieważ Asturia jest regionem z największą w Hiszpanii emisją zanieczyszczeń, okoliczne samorządy postanowiły wspólnie działać przeciw zanieczyszczeniom, ale pewne decyzje muszą być podjęte szybko, bo mieszkańcy tego regionu codziennie zmagają się z trudnościami. We'll be right back.